Niezłe ziółko z browaru Piwoteka to piwo w stylu Saison, uważone kontraktowo w browarze Jan Olbracht. Autorem receptury jest Marcin Chmielarz. Ma 14% ekstraktu, 5,5% alkoholu i goryczkę na poziomie 22 IBU. Jest pasteryzowane. W składzie mamy słody, pilzneński, pale ale, pszeniczny jasny, chmiele, marynka, East Kent Goldings, żatecki i Styrian Goldings. Użyto drożdży Savbrew T58, a także świeże zioła, rozmaryn, tymianek i szałwie. Data przydatności 31 sierpnia 2015. Piwo kosztowało 8 zł. 50 groszy. Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Browar Piwoteka, browar kontraktowy. Niezłe ziółko, czyli Saison. Okej. Jestem ciekaw, co tutaj Piwoteka tym razem nam zaserwowała. Zatem wąchamy aromat z butelki. No, są zioła. Są zioła wyczuwalne rzeczywiście. Szałwia. Czuję zdecydowanie szałwię. Tak jak to tutaj zadeklarował browar. Generalnie taka nuta, nie można powiedzieć, że ona jest jakoś intensywnie belgijska. Jest taka lekko cytrusowa, lekko sezonowa, ale jednak tutaj zdecydowanie te przyprawy są dominujące. Na ten moment przynajmniej. Podejrzewam, że po przelaniu do szkła ten aromat nam się rozwinie i będzie tutaj się więcej działo w warstwie zapachu i oczywiście również w warstwie smaku. Okej, tak wygląda piwo po przelaniu do szkła. Barwa złocista. Piwo jest delikatnie zmętnione, delikatnie opalizujące. Aczkolwiek nie jest to mocne zmętnienie, jak być może to widać. Piana. No, piana nie jest imponująca. Raczej taka warstewka niezbyt bujna. Struktura nie jest zła, dlatego że jest taka średnio oczkowa w kierunku drobnych oczek. No, można nawet powiedzieć, że jest drobno oczkowa, aczkolwiek jest jej stosunkowo niewiele. Nie nalała się bujna, o żadnej bujności tutaj w przypadku tej piany mówić. Niestety nie możemy. Co w aromacie ze szkła? Na pewno przyprawy. Delikatnie cytrus. Taka nuta właśnie belgijska, taka cytrusowo-drożdżowa, która w sezonach się pojawia, tutaj jest wyczuwalna. Ale jednak ziołowość tutaj zdominowała tego sezona w aromacie zdecydowanie. Słodowość taka lekko landrynkowa nawet. Tutaj się gdzieś uwalnia również. Zatem próbujemy niezłe ziółko Saison, browar Piwoteka. Wasze zdrowie. W smaku zdecydowanie więcej Belgii niż w warstwie aromatu. Piwo ma raczej jednoznacznie słodowy profil. Goryczka jest delikatna, bardzo delikatna. Taka typowo kontynentalna właśnie. East Kent Goldings, marynka, te klimaty. Słodycz taka lekko cukierkowa, taka owocowa przy tym. Bardzo przyjemna w sumie.
Jest taka delikatna nuta pikantna, która jak najbardziej się mieści w stylu. Podejrzewam, że ona jest tutaj też pochodną użycia przypraw, bo i tymianek, i rozmaryn może nam dawać tutaj takie nuty właśnie delikatnie, takie nawet pieprzowe trochę. Jest trochę fenoli, takich właśnie specyficznych fenoli sezonowych. One są w sumie dość łagodne. Tutaj intensywnością nas nie porażają. W ogóle samo piwo jest bardzo łagodne, ale jest też bardzo pijalne. Ta słodowość jest bardzo przyjemna. Nie ma absolutnie jakiegoś tutaj zamulającego charakteru, nic z tych rzeczy. Jest delikatnie przełamana właśnie goryczką od kontynentalnych odmian chmielu i tą taką przyprawowością. Te przyprawy się cały czas tutaj gdzieś unoszą nad tym smakiem, powodują, że smak jest właśnie uzupełniony takimi przyprawowymi nutami. Bardzo fajnie to gra. Jest też nieco takiej chlebowości również, bardzo przyjemnej. W ogóle to piwo jest bardzo apetyczne. Mamy ochotę na kolejny łyk, dlatego że mamy tutaj bardzo dobrze jakby wymieszane i zbalansowane pomiędzy sobą smaki. Bardziej słodkie, bardziej wytrawne, właśnie przyprawowe, trochę drożdżowe. Piwo jest bardzo drobno, bardzo umiarkowanie nagazowane, co mi się bardzo podoba, bo dzięki temu jest bardziej pijalne, przyjemniejsze, lżejsze. Zyskuje walory sesyjne również, bo walory degustacyjne siłą rzeczy są, ale są też walory sesyjne, więc to jest takie piwo, które możemy śmiało wypić w większej ilości zresztą. Woltaż nie jest wysoki, 5,5%. Są belgijskie sezony, które są mocniejsze niż to piwo, ale to jest właśnie taki już maksymalny, bym powiedział, pułap takiego woltażu, kiedy możemy mówić, że rzeczywiście piwo jest relatywnie lekkie. I tutaj jest lekkie pod względem zawartości alkoholu, ale jest też bardzo lekkie w smaku, orzeźwiające rzeczywiście. Jest to fajne piwo na lato. Pytanie, czy latem się pojawi, bo lata jeszcze nie mamy, ale już się wiosna w sumie zaczęła, więc powoli ten sezon letni będziemy chyba anonsować. Bardzo przyjemne piwo, bardzo, bardzo miło się to pije. Bardzo mi smakuje ta słodowość, właśnie taka landrynkowo, chlebowa, nawet biszkoptowa lekko mam wrażenie. Generalnie ciekawa interpretacja przyprawy, którymi się tutaj właśnie browar chwali. Jak najbardziej wyczuwalne również, zarówno w warstwie zapachu piwa, jak i już w smaku, kiedy mamy je w ustach. Te aromaty przyprawowe są obecne. Przeplatają się z nutami drożdżowymi, fenolowymi, z cytrusami, z tą słodowością bardzo przyjemną. Do tego delikatna chmielowa goryczka, bardzo delikatna chmielowa goryczka na finiszu. Reasumując, naprawdę niezłe ziółko, jest naprawdę niezłym piwem, niezłym sezonem. Kolejna ciekawa propozycja z browaru Piwoteka. Serdeczne pozdrowienia dla tegoż browaru. I to tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, Vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.